Zarząd Powiatu Raciborskiego przygotował obszerny raport o stanie powiatu. Dokument podsumowujący działalność zarządu w roku poprzednim ma wpływ na uchwałę Rady Powiatu dotyczącą udzielania lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport o stanie powiatu to przede wszystkim sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu raciborskiego za rok 2020. Dzięki niemu widać działania zarządu prowadzone w zakresie szkolnictwa, służby zdrowia, rynku pracy, a także podjętych inwestycji. Ta sytuacja w dobie pandemii dzisiaj pokazuje, że była dobra, że jest dobra. 166 milionów, które powiat zapisuje po stronie dochodów, 150 milionów po stronie wydatków. Myślę, że najważniejszą informacją, jaka jest, to powiat stawia na projekty rozwojowe. 2020, rok 2020 to ponad 88 projektów. Imponująca jest także kwota pozyskanych środków zewnętrznych, zarówno budżetowych, jak i pozabudżetowych, jakie zasiliły prowadzone przez powiat dwuletnie projekty. Mowa o ponad 193 milionach. Jest to kwota naprawdę duża, bo pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Sporo tych rzeczy zostało zrealizowanych na wielu płaszczyznach. Jedna z nich to inwestycje drogowe. Powiat stawia na rozwój drogownictwa. Tylko w 2020 roku 38 milionów, które przeznaczyliśmy na drogi, na poprawę infrastruktury drogowej, 8 km dróg, 3 km chodników i całej infrastruktury towarzyszącej w trakcie realizacji również prawie 2,8 km. Ponadto na scalanie gruntów powiat raciborski przeznaczył tylko w ubiegłym roku 11 milionów złotych. Ważnym filarem powiatu jest szkolnictwo, w którego rozwój zainwestowano 14 milionów. Tu obok subwencji te wszystkie programy, które przyczyniają się do poprawy działalności naszego szkolnictwa, do rozwoju kierunków kształcenia, które dzisiaj rozwijają naszą młodzież, to ponad 14 milionów. Począwszy od tych miękkich, czyli Erasmusy, poprzez te twarde, czyli pracownie, 14 milionów dodatkowych środków, które powiat przeznacza na rozwój szkolnictwa w powiecie. Kolejne 17 milionów wsparło funkcjonowanie innych podległych powiatowi jednostek. Zarządzamy dzisiaj PKS-em, zamkiem, szpitalem. Jest w co inwestować, więc tutaj jako starosta, jako powiat stawiamy na rozwój i również rekordowe środki, które przeznaczamy w tym zakresie. Tak jak powiedziałem, ponad 17 milionów na te wszystkie nasze instytucje. Jest ich sporo i dlatego też te środki bardzo duże. Nie obyło się także bez trudności, jakie pociągnęła za sobą pandemia. Był to bardzo trudny rok, jeśli chodzi o zarządzanie. Myślę, że najtrudniejszy w historii w ogóle powołania powiatów. Począwszy od decyzji pana wojewody dotyczącej przekształcenia naszego szpitala, budzących tak wiele kontrowersji po dzień dzisiejszy. I sytuacja covidowa w szpitalu, czyli zarządzanie tak wielką jednostką, tyle osobami w dobie pandemii była naprawdę wielkim wyzwaniem. Kolejna rzecz to utrzymanie miejsc pracy w naszym powiecie. Przede wszystkim PKS. Tutaj jako jednostka z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni jakiejkolwiek możliwości przemieszczania się. Autobusy stanęły. To prawie 130 etatów, które trzeba było zabezpieczyć. Zarząd powiatu musiał także zmierzyć się z organizacją nauki zdalnej, przekształcić funkcjonowanie samego starostwa i przede wszystkim utrzymać jak najwięcej miejsc pracy.